wiele takich przypadków. Okej, panie doktorze, proszę o takie podstawowe badania, nie ma problemu. Proszę bardzo, morfologia, cukier, mocz. Tak to się najczęściej kończyło. Tarczyca pamiętam, też, że faktycznie. Dobra, tarczyca też. Mhm. No i przychodzi ten pacjent z powrotem do mnie do gabinetu, a bardzo często byli to pacjenci z otyłością brzuszną, z nadmiernymi kilogramami. No i tak, morfologia, no dobra, hemoglobina w porządku, tam płytkie krwi w porządku, morfologia w porządku. Poziom glukozy, nie no, w porządku, u pana jest poziom glukozy dobry, mocz w porządku, wszystko jest w porządku, okay. Nie ma o czym mówić, czyli tak. Ja pamiętam, byłem tak maniakalnie skupiony, nie na całokształcie pacjenta, tylko te badania mnie też uspokajały, no bo nie wiedziałem o tym, co teraz wiem, że to nie glukoza, że to nie morfologia, że to nie mocz, ani inne badania nie pokażą tobie ryzyka, tylko musisz zobaczyć na pacjenta.